Morski Oddział Straży Granicznej poszukuje obecnie funkcjonariuszy chętnych do pracy w jednostce. Obecnie planuje przyjęcie aż 60 osób. Podczas dzisiejszego dnia otwartego pojawiło się dużo młodzieży. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają nasze warunki, tak jak wspomniałam, do lat 35. Niemniej łatwiej było nam dotrzeć do młodzieży szkolnej, do klas profilowych, do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o kierunku Bezpieczeństwo Narodowe z Koszalina. Jako że są często naszymi gośćmi, mieliśmy ogromną przyjemność ich zaprosić. Oni znają naszą placówkę, ale dzisiaj mają taką szczególną możliwość, żeby zobaczyć pełne umundurowanie, uzbrojenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Gościmy naszych kolegów z Gdańska, z plutonu specjalnego. Umożliwimy także poznanie techniki pracy, technika kryminalistyki. Umożliwimy poznanie zabezpieczeń dokumentów. Także to jest taka naprawdę fajna okazja do tego, aby przybliżyć w sposób taki jasny i oczywisty służbę Straży Granicznej. Straż Graniczna zachęca do wstępowania w szeregi. To służba dla ludzi wytrwałych, którzy mają w sobie element przygody i fantazji. Mówi kapitan Aneta Licznar. Ale na pewno muszą być szalenie zdyscyplinowani i żyć w zgodzie z prawem, tak? Mają być funkcjonariuszami i mundur nas obowiązuje do pewnych zachowań, dlatego że też szukamy ludzi odpowiedzialnych, przede wszystkim odpowiedzialnych i świadomych tego, że mundur należy nosić godnie i go reprezentować. Trafiamy do ludzi młodych z racji tego, że jest szerokie zainteresowanie pracą w służbach mundurowych ze względu na warunki tej służby, tak? To są specyficzne warunki, proszę Państwa, ale na pewno atrakcyjne, aniżeli praca w cywilu. Podczas dzisiejszego dnia otwartego na wszystkich zainteresowanych czekało wiele atrakcji, wśród których znalazła się m.in. mobilna strzelnica, a także stoisko, na którym strażnicy z plutonu specjalnego Morskiego Oddziału Straży Granicznej w niecodzienny sposób demonstrowali sprzęt oraz uzbrojenie. Ale na tym nie koniec. Przygotowaliśmy stanowisko do ekspertyzy dokumentów i zabezpieczenia. Przygotowaliśmy dla Was możliwość odbicia sobie palców, czyli daktyloskopię, która przybliża odrobinę tajniki pracy operacyjno-śledczej, VSC, czyli urządzenie do weryfikacji dokumentów i ujawniające ich zabezpieczenia. Jedną z większych atrakcji podczas dzisiejszego dnia otwartego był pokaz umiejętności psa służbowego w ogólnym posłuszeństwie i wykrywaniu substancji odurzających. Carmen jest taką maskotką, ale jest fajnym psem, młodym w służbie, bardzo fajnie pracuje, bardzo jest skuteczna, bardzo posłuszna. Widać tą fajną współpracę między przewodnikiem a nim. Dzisiejszy dzień otwarty w Straży Granicznej cieszył się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem. Ileś tam lat już tutaj byliśmy wcześniej, więc jakoś tu jesteśmy bardziej obeznani ze Strażą Graniczną. Myślę, że to fajna praca, dosyć ciekawa. Ciężko się dostać poprzez te rygory. Ale jeżeli już się dostaniemy, to praca jest na pewno bardzo ciekawa. Jak najbardziej w sferze mundurowej. Według mnie kolega również, z tego co wiem, będzie chciał w sferze mundurowej pracować. Jak na początku dla mnie to jest właśnie wojsko, ale alternatywą to również wcześniej wspomniałem na uczelni jest właśnie Straż Graniczna. A co w tej Straży Granicznej Wam się podoba najbardziej? Co Was tu pociąga? Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że serial Wataha, która jest o Straży Granicznej, bardzo to przyciągnęło uwagę Straży Granicznej wśród młodych studentów, jak i właśnie, jak widać tutaj, szkół licealnych, mundurowych i po prostu praca, jaką wykonują. Dobry start jak w mundurówce. Dobre profity? Bardzo. Na sam start jest bardzo dobrze. Po maturze jeszcze możemy też zmienić zawód, no to... Podoba Wam się to, że nosicie mundur, że tutaj to jest mundurówka? Tak. Typiczna robota, nie? Tak. Mi się podoba bynajmniej.